jest gąska. Tu się przychodzi po włoszczyznę, narosłą, sprzedzane. Tak. Domi, menadżerka gąski, to jest taka twarda sztuka. I to sprawia, że jest dosyć podobną postacią do Anety z Innych Ludzi. Korzystałaś z tej kreacji, żeby zbudować Domi? Rzeczywiście jest tak, że pewien taki jakiś rys wewnętrzny tych obu postaci, jest to jakiś rodzaj poddenerwowania albo takiego przystymulowania. Może też lekka arogancja. Żeby nie powiedzieć, że pewnego rodzaju agresywność. No, inne materie też, inne gatunki, no ale no nie wiem, może mnie taką też widzą po prostu. A jestem sympatyczną osobą. Japa, ostatnia sprawa. Wyskakujcie z telefonu. Mam pytanie do pani. Jak pani widzi swoją bohaterkę, Lubę? Moja bohaterka to chyba, jaka pokazuje wszystkich ukraińskich kobiet, jakie przyjechali z początkiem wojny do Polski. Dużo tych kobiet zaczęło pracować w takich sklepach. Znam parę ukraińskich kobiet, ale Tatiana jest najpiękniej uśmiechającą się ukraińską kobietą, jaką poznałem. I byliśmy na castingach i było próbowanych parę aktorek. Moim zdaniem to Tatiana była najlepsza i tak mówię, Tatiana jest jakby najlepsza. I produkcja, i reżyserzy też doszli do tego wniosku, więc spotkaliśmy się przed kamerą. Nie podbijać do nowych sikorek. Są już zaklepane. Mam też pytanie o twojego bohatera, bo on jest taki najnormalniejszy, najspokojniejszy, może najnudniejszy nawet. Chociaż w oficjalnym opisie jest napisane lekko irytujący. Nie mam pojęcia, skąd to się wzięło zupełnie. Wydaje mi się, że jest w nim jakaś taka piękna zgoda na codzienność. Potrafi czerpać radość z tego, co się dzieje każdego dnia i że to jest wspaniałe absolutnie. W ogóle ten jego nadmierny optymizm bardzo mi pomagał też podczas zdjęć, bo ja kompletnie zakrywałem nim swój stres. Chodzenie i emanowanie tym nadmiernym szczęściem bardzo, bardzo mi pomagało przetrwać. Nie, żeby to było jakoś wszystko specjalnie nieprzyjemne, ale było to duże zadanie, które było... Po prostu się stresowałem, była to pierwsza taka moja duża rola i bardzo się cieszyłem, że Marek był ze mną i mógł mnie wspierać w tym. Pamiętajcie, tworzymy historię. Jest to przepiękny portret naszej współczesnej ojczyzny i skupia on się w miejscu, w którym no, wszyscy prędzej czy później będziemy i robimy zakupy. I po prostu na podstawie tak częstego i tak powszechnego miejsca, jakim jest maleńki supermarket, możemy pokazać, być może w krzywym zwierciadle, ale niekoniecznie, pewne postawy. Z nas samych się śmiejemy. Po prostu. Dokładnie. Same się śmiejemy. Z klientów, ale też z tego zobaczyliśmy, co tam jest po drugiej też stronie, nie? Próbowaliśmy zobaczyć. Tak, no wiadomo, no są na przykład sklepy, które słyną z tego, że są zastawione paletami, nie będę mówił co to za sklepy. A z drugiej strony w każdym sklepie plastycznym mamy palety i to nikomu nie przeszkadza. Tydzień amerykański, mój ulubiony. Ten urok tego żartu zaczyna jakby wychodzić z tego, im bliżej z nimi jesteśmy. Bo chyba też tak jest, że tak to zostało skonstruowane, żebyśmy nie śmieli się jakby z kogoś, tylko uśmiechali się z akceptacji właśnie jakiegoś humoru, który nam towarzyszy. Niewiele jest takiej jakby gagowości, takiego po prostu, że to nie jest to, że on to nie jest jakby jednoznacznie komediowo śmieszny. Dla mnie to też jest coś takiego, że jak z kimś się przyjaźnisz, to z tej czułości i znajomości właśnie wynika to, że wpuszczacie się do jakiejś swojej słabości, do jakiejś sytuacji, które w efekcie są śmieszne i z tego rodzi się ten humor. Typ albo typiara. Osoba typiarska, przyjmuj. Ostatnie pytanie. Słuchajcie, ile kosztuje cukier w sklepie? Nie wiem, nie w inflacji bardzo ciężko jest określić aktualną cenę. Ja wiem, wydaje mi się, masło tam, no ale... Ale to też lepiej nie mów, bo nie. W tym momencie wiadomo, co się dzieje, wiadomo, jakie mamy czasy. A od wczoraj pada śnieg i wprawdzie może nie trzeba tego masła ciągle w lodówce trzymać, bo jest zimno, ale wiadomo, że rośnie.